Hej, cześć, siemanko, tutaj Drozdu i witam was w kolejnym odcinku z Clash Royale. Witajcie już w 16 odcineczku z Clash Royale i słuchajcie, dzisiaj będziemy sobie grali mój ulubiony challenge, czyli Classic Draft Challenge. Tak jest, jest to najfajniejszy challenge według mnie, jest to ten challenge, w którym się wybiera jedną z dwóch kart właściwie, a druga leci do przeciwnika, także otworzymy sobie tylko skrzyneczki i bez przedłużenia będziemy już zabierać się do grania, żeby jak najwięcej dzisiaj pograć, bo po prostu uwielbiam grać ten tryb. No i mam nadzieję, że coś ugramy w tym challenge'u, żeby też kasy trochę dostać. Dobra, pierwsze wejście jest za... Aha. Ten challenge jeszcze nie zaczął. Dobra, nieważne. Czyli gramy sobie zwykłe gierki dzisiaj. O Boże, jaki fail. Good luck. I lecimy zwykłe giereczki. Myślałem, że już się zaczął, nie spojrzałem wcześniej, w ogóle przed odcinkiem. Okej. Okay. Zaraz, koleżko. O, dobrze, że nie puściłem, bo on puścił archerki. To bym tylko sobie zmarnował eliksir niepotrzebnie. I słuchajcie, sprawa z GTA wygląda tak, że tam właśnie wiele osób pisało, że spokojnie było GTA, ale część osób pisała z was, że wolicie Clash Royale, ale to nie jest tak, że Clash Royale już nie będzie. Będzie i GTA, i Clash Royale. Także to nie, Clash Royale będzie się pojawiało tak jak teraz, czyli te 3-4 razy w tygodniu właśnie odcinek z Clash Royale. A GTA myślę, że też ze 2 czy 3 razy w tygodniu będzie się pojawiać, także po prostu odcinki teraz będą prawie codziennie. I będzie i Clash Royale, i GTA. Ogólnie GTA już mi się pobrało, bo pożyczył mi Wiz jeden konto. Nie wiem teraz jak go przedstawić, więc powiem po prostu na odcinku z GTA pierwszym, bo będę już dzisiaj nagrywał prawdopodobnie. I raczej będziemy sobie po prostu nagrywać ten tryb online, co jest, myślę, że to będzie najciekawsze. Dobra, tu się wybroniłem przed tym i coś jeszcze miałem powiedzieć. No w sumie tylko tyle. I zobaczymy jak to będzie szło. Mam nadzieję, że właśnie będzie też... No na pewno właściwie będą gierki z widzami, to już wiadomo. I pierwszy odcinek ogólnie chyba nagram sobie z kolegami, którzy też właśnie w to grają. To myślę, że będzie ciekawiej niż samemu coś takiego zrobić. A potem zobaczymy. Potem może jakieś właśnie te z widzami, czy jakieś coś się będzie myśleć, żeby te odcinki były na pewno cały czas ciekawe. Okej. Okay. A tak w ogóle to już za 3 dni wyniki konkursu, także zapraszam, jeżeli ktoś jeszcze udziału nie wziął, żeby sobie wziąć udział w konkursiku. Dobra, teraz będzie trzeba się tu wybronić goblinki i zniszczymy sobie tego tombstone'a, żeby mnie nie denerwował. Kurczę, on ma tego loga. Tracimy wieżę chyba. Ale dobra, my to wygramy na 3 gwiazdki zaraz. Ojdź, ojdź, ojdź. Dobra, dajmy tombstone'a, żeby to dokończyć, po prostu nawet już się tam nie bronię. Tylko jazda na główną wieżę. No i spokojniutko. Dobra. Silver cześcik, dziękuję bardzo. I do Crunchestana nie dużo brakuje. Jeszcze jedno miejsce mamy wolne w klanie, także zapraszamy, jeżeli ktoś by chciał wbić, to śmiało. Dobra, na pewno... O, zagramy sobie Friendly Battle tutaj z koleżką. Weźmiemy sobie księżniczkę. Ice Wizarda. I myślę, że będzie lepsza beczka, bo on nie będzie miał czym się bronić. I myślę, że... Bowler będzie tutaj nam kontrował w sumie Royal Gianta. To weźmiemy sobie Minera lepiej. Tak mi się wydaje. Okej, okay, on nam dał jeszcze zapa, także mega fajnie. Dobra. Oż ty dziadu. Nie, no czemu to się... czemu to się tu sfokusowało na tym? Tu, 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 tu. A mamy fajne combo. Patrzcie na to. Miner. Beczka. I...
Cholera, szkoda, że ten Giant Skeleton nie wybuchł koło wieży. To by było ciekawiej. Musiałem użyć takiego zapa, bo niech się... Chociaż i tak stracimy trochę HP. Chociaż nie, no. Stówkę straciliśmy w sumie. Nie lubię Tombstone grać. Ani przeciwko niemu. Ogólnie te jednostki nie lubię za bardzo. To w sumie dzisiaj sobie pogramy Friendly Battle. Tutaj właśnie jest ten challenge. Classic Draft Challenge, dokładnie. A jutro, czyli w jutrzejszym odcinku, teraz kurde, odcinki się pojawiają codziennie normalnie. To myślę, że wam to się podoba. I w jutrzejszym odcinku zagramy sobie po prostu normalny challenge. Wejdziemy do tego darmowego, a potem może kupimy ten za 100 gemów, zobaczymy. Dobra, czyżby tam doszedł nam... Okej, okay, spoko, ten Giant Skeleton nawet jak się rozbije, to przywierzy, więc gitarka. A my tutaj ładnie obijamy kolesia, także mega fajnie. Czemu ten nasz typ nie gra? Barty 3-3, co jest z tobą, wariacie? Obraził się, czy co? Może się już poddał. Dobra, mniejsza z tym. Friendly Battle, Draft Challenge, Friendly Battle, dobra, Draft Challenge, jazda. Kto ze mną dziś zagra? Na. Oj, kurczę, sorki za to. Dobra, czy ja wolę Bowlera, czy... Raczej wolę Bowlera, bo Zap w sumie, no Zap może się przydać, ale o, mamy teraz loga, także... log czy strzałki? Log raczej, nie? Chyba loga wezmę. W sumie nie wiem, co on będzie miał, ale raczej kanon mi się wydaje lepszy od Mortara. I teraz chyba pekę damy sobie, zaryzykujemy. Chociaż nie wiem, czy on będzie miał jakieś jednostki latające, czy nie. Bo jeżeli tak, to będzie kiepsko. Oj, to kiepsko. Kurczę, mamy X-Bowa. To jest całkiem spoko rozwiązanie. Dobra, zagramy sobie coś w stylu Cacpra 9. Jeżeli tak się wymawia jego nick. Bo trochę ostatnio go oglądałem, pozdrawiam, jeżeli on też mnie ogląda, chociaż wątpię. I on właśnie gra Bowlerem i X-Bowem i całkiem spoko mu to wychodzi, muszę przyznać. Także my sobie spróbujemy coś takiego dzisiaj wypróbować. Tak i tak. No właśnie o tym mówiłem, że jest teraz Mega Minion, ale dobra, mamy minionki zwykłe. Dobra, Mega Minion, spoko. On ma jeszcze smoczka, którego mu dałem. Ale dobra, obiliśmy trochę tą wieżę, więc nie ma tego złego. I postanowiłem, że się będziemy bronić tutaj, a nie tam. Ten Royal Giant tam narobi dużych szkód i to się nie da ukryć. Ten jeszcze nas zapował, więc już kompletnie lipa. Dobra, walić tam tą wieżę, lecimy na trzy gwiazdki teraz. Rozpędzimy wombo combo, jak to się mówi. Dobra, lecisz PK. Do dzieła. Takie coś. Oho. Nie zabije nam raczej. No spoko nawet. No, pół HP nawet nie zabrał. Dobra, Gitarson. No i właśnie nie mam czym się teraz bronić przed tym jednym jego latającymi jednostkami. Muszę puścić minionki, tylko on nam zaraz te minionki po prostu smokiem zniszczy. Dobra, udało się jakoś. Spoko, mamy wieżę. Więc jest spoko, spoko, spoko. No nie, ojejku, ale lol, bez sensu. Dobra, rozpędzamy combo, combo, combo. On użyje teraz rakiety prawdopodobnie, o ile ją ma, chociaż może nie mieć. Ma strzałki, aha, no to spoko, bo użył... Dobra, gitara. My mamy teraz minion horda, chociaż on ma zapa jeszcze właśnie, ale dobra. My dopuszczamy kolejne minionki i teraz... No... Aha, kiepsko. Dobra, damy sobie X-Bowa i mamy przyszykowanego w razie czego Deloga.
Dobra, puszczę go teraz. O, jak go idealnie puściłem. Chociaż bez sensu, bo on zamiast się sfokusować na wieży, to się sfokusował na tym Royal Giantie. Cholerny. Dobra, raz puścimy sobie jeszcze pekkę. Teraz mam nadzieję, że ten Giant tutaj za dużo nie zrobi. Ajajaj. No i GG. Niestety, o nie, jeszcze nie, 21 HP nam zostało. Czyżbyśmy to byli w stanie wygrać? Jednak nie, bo on ma jeszcze zapa. No, szkoda, szkoda. Także jedna wygrana, jedna przegrana na razie w klanie. Tak się Bilans tutaj prezentuje. I gramy sobie dalej z kimś innym teraz. Zapraszam. Coś mi się z klawiszami stało, dobra, nieważne. Bo mi się aż właśnie pulpit wam się teraz może nagrywać. Nie wiem czemu, czekajcie chwilę, robię cięcie, dobra. Już jest gitara. I lecimy dalej, ja sobie wezmę cukiereczka przy okazji. I zagramy sobie ostatnią gierkę jeszcze. Zagra ktoś z nami? Dobra, ktoś z nami zagrał. Okej, okay, Clone Spell i Barbarzyńcy. Myślę, że weźmiemy sobie Clone Spell, spróbujemy. Z Clone Spellem. Raketa. Co on nam podarował? On nam podarował Teslę i gobliny, także spoko. A szkoda, że nie mam rakiety, bo bym tutaj taką ładną puścił teraz. Aj, zapomniałem o tym. No nie. Ta princeska, to muszę wam powiedzieć, że jest mega kontrą na Clone Spella ogólnie. Bo czego by mnie zdublował, to po prostu ten Clone Spell. O kurczę, sorki, co to jest? Lag? Jakiś? Internet? Tu dobra, jesteśmy z powrotem. Ojej. No i przez to będziemy mieli teraz sporo, że tak powiem, zaległości. Dobra, nieważne, ale miałem powiedzieć, że właśnie Clone Spell to... Ja podwajam coś Clone Spellem, a ona rzuca jeden strzał i po prostu tego nie ma, także nie jest to spoko. Dobra, puścimy takiego agresywnego Royal Gianta. Dobra, weźmiemy tą wieżę raczej, bo w razie czego mamy jeszcze rakietę, chociaż może i się obędzie bez, czy jednak nie. Jeden strzał, aj nie, nie. Dobra, on nam też bierze wieżę. My sobie postaramy zagrać tak. Jeżeli tylko nasz... Aha, jeżeli nasz... Giant Skeleton, cały czas mi się myli, dojdzie do wieży, to ja używam Clone Spella i mamy po prostu podwójną bombę przy wieży. Ale niestety nie dojdzie. Więc musimy się bronić teraz. Dobra, puścimy sobie coś takiego. Okej, żeby ten balon tylko nie doszedł. Dawajcie, minionki, bijcie go. No, walnie nam jedną bombę, ale dobra. Okej, dawaj teraz, szybko. Clone. I gitara, dobra, mamy wieżę raczej, bo jedna bomba wybuchnie, zaraz druga. Teraz kurczę, żeby tylko... No nie, on też nam weźmie. Nie przemyślałem tego. No, nie jest fajnie. Chociaż spróbuję jeszcze raz zrobić takie wielkie combo jak przed chwilą z tym Clone Spellem, bo to jest całkiem spoko. My mamy w sumie przewagę w życiu, więc... Dobra, zagramy sobie taką rakietę. No nie, my to przegramy chyba.
No, niestety. Ale dobra, tam. Dobra, lecimy sobie ostatnią giereczkę tutaj z widzami, z klanowiczami właściwie. Chociaż większość klanowiczów to też jest z moich widzów, także się za dużo nie pomyliłem. Drozdu, zagramy sobie z Princem i lecimy. No co, jest już nieaktualne? Dobra, to gramy z kimś innym, kto pierwszy zaakceptuje, okej. O, weźmiemy sobie Golema, bo Golem by chętnie zagrał. Do tego Fireball. Do tego Smok, bo myślę, że na Witch będzie spoko Smok. I teraz, słuchajcie, zagramy sobie balonem. Dobra, i co on nam dał? Co on nam dał? On nam dał Fire Ice Spirita i Bombera. Także dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. Zacznę sobie tutaj golemkiem. On też sobie zaczął tak podobnie, także chyba będziemy musieli użyć Fireballa. Z tego względu, że nie dam się obijać po prostu tutaj. Okej, okay, nice. Czy tu będzie coś takiego? Dobra, niech Bomber tutaj atakuje, chociaż tracimy wieżę, cholerka. Mamy jeszcze Wizarda, dobra. Golem, jedziesz. Damy sobie też balona. Żyj ten balon, tylko tam coś... Okej, okay, spoko. Myślę, że też weźmiemy wieżę teraz. Ten poison raczej nam tutaj nie przeszkodzi. Nawet pójdziemy dalej na główną wieżę. Mam w razie czego kolejnego golema, ale nie będę go zużywał. Myślę, że teraz poczekam po prostu i zacznę go sobie tutaj z tyłu, żeby jak najdłuższe combo wyprowadzić. Tylko, że my pójdziemy sobie na tą wieżę nie główną, tylko tą po lewo jedną. Chociaż nie, pójdziemy na tą główną. Dobra. Smoczek. Damy sobie Fire Spiritika. Sorry, Ice Spirit, mi się to myli cały czas. Ice Spirit i Fire Spirit. Jedno i to samo prawie. Dobra, spoko, że on postawił swoje właśnie ogniki na lewą stronę. To będzie mieli tutaj łatwiejszy dostęp do tego. Teraz on nam zada obrażenia tym. I dobra. Jest trochę średnio, aczkolwiek myślę, że coś z tego jeszcze się uda zrobić. Szkoda, że ten golem poleciał na tą lewą wieżę, ale to nic, bo my sobie dajemy tutaj balonika. I zrobimy coś takiego. Czy ten Fireball to zbije? Nie. Niestety nie. Ale Galancia obijemy mu tą wieżę. Chociaż nawet weźmiemy. Ulala, nice. Dobra, to teraz się tylko bronić. Nie stawaliśmy jeszcze chatki barbarzyńców, to sobie ją postawimy. Dobra. O, on użył lightinga, co dużo on tu lightingiem nie zrobił. Dobra, pozbędziemy się tego piecyka tak zwanego potocznie. 24 sekundy, myślę, że on już tutaj raczej nie jest nic w stanie zrobić. My sobie jeszcze postawimy tutaj Barbarian chatkę. I wygrana będzie w końcu dla nas. Przed chwilą z nim przegraliśmy, ale teraz jest rewanżik, także spoko. Good game mu napiszemy jeszcze. Chociaż on ma lightinga, więc tu się wszystko może zdarzyć, chociaż wątpię, żeby tu jeszcze... No nie no, 400 HP jakby użył lightinga. Nie, calculated, tak się mówi. Dobra, to teraz w następnym odcinku sobie będziemy grali taki normalny challenge właśnie na kasę, tamten. Mała wpadka była na początku, ale myślę, że mi to wybaczycie. Ja biorę się teraz za nagrywanie GTA dla was, bo na jutro trzeba wstawić i co? Dzięki za oglądanie, do zobaczenia i na razie.